Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj makijaż najnowszą paletą od Anastazji Beverly Hills. Wiem, że też śledziliście premierę tej palety, dlatego że było kilka takich komentarzy pod moimi poprzednimi filmami, czy widziałam najnowszą paletę, czy będę ją kupować. No i tak, kupiłam i wczoraj doszła. Kupiłam, słuchajcie, bezpośrednio ze strony Anastazji, chyba pierwszy raz, nie chyba, na pewno pierwszy raz kupowałam z jej strony, dlatego że poprzednie te dwie palety to miałam już tam dłuższy czas po premierze, jedną chyba z Debenhams, jedną chyba, nie pamiętam, z jakiejś innej drogerii, ale na pewno nie było to w dniu premiery, natomiast tą paletę zakupiłam może nie tyle w dniu premiery, co tam 2 czy 3 dni później. Zdecydowałam się zakupić, tam otrzymałam 15% zniżki za zapisanie się do newslettera. W ogóle dostałam jeszcze gratisy do zamówienia, dostałam w ogóle szampon do włosów, Bleach London. Nie wiem dlaczego i w ogóle. I przepraszam za hałas, ale okno jest otwarte, bo inaczej się nie da po prostu. I dostałam jeszcze w gratisie eyeliner, kredkę taką czarną z Anastazji, także być może uda mi się też dzisiaj ją przetestować. No i oczywiście sama paleta. Słuchajcie, tak wygląda wierzchnie opakowanie, kosmos, chociaż z kosmosem to opakowanie zupełnie nie ma nic wspólnego, myślę, że tutaj tak zwane Miss Opportunity, dlatego, że można było tą oprawę graficzną zewnętrzną zrobić dużo ciekawszą, bo takie kolory, no tutaj jakieś tam gwiazdki są wytłoczone, ale ten kolor taki pastelowy w żaden sposób mi się z kosmosem nie kojarzy. I w środku paleta wygląda tak samo. Tutaj z tyłu oczywiście mamy wszystkie informacje na temat palety. Od otwarcia 12 miesięcy. A w ogóle to ciekawe to jest, że różne te od otwarcia są, bo Anastazja widzę, że ma 12, na przykład Natasza Denona widziałam, że ma 24 miesiące, Wizjard na przykład ma 36 miesięcy, także ciekawa jestem, czy ktokolwiek się w ogóle tego trzyma i wyrzuca paletę po 12 miesiącach. Oczywiście, że nie. No i słuchajcie, w środku oczywiście paleta wygląda dokładnie tak samo. Ten kartonik jest zupełnie gładki, czuć pod palcem wytłoczenia tego napisu i tych gwiazdek, ale sam kartonik jest zupełnie gładki, w przeciwieństwie do tych poprzednich, mam na myśli nową, która miała taką jakby, takie jakby płótno, ta Rose Metals, to od razu może pokażę. Rose Metals miała coś taką jakby ala skórę, a tutaj jest taki zwykły kartonik. Wydaje mi się, że to opakowanie jest nieciekawe. Ani kolorystycznie, ani fakturowo, ani po prostu wyglądem. Samo opakowanie moim zdaniem jest po prostu nieciekawe i zrobione tak jakby na odczepnego, tak ja to widzę. No ale się czepiam, wiem. I w środku jak wygląda paleta, jest oczywiście folijka i paletę to na pewno już widzieliście. Wygląda tak. No mi się ta kolorystyka bardzo podoba, oczywiście już widziałam jakieś tam komentarze, już nawet oglądałam jakieś recenzje i zdania są oczywiście podzielone, wiadomo, że nie da się zadowolić wszystkich, zawsze będzie ktoś, kto paletę będzie lubił i zawsze taki ktoś, kto ją skrytykuje. Ja chyba jestem gdzieś pomiędzy, bo oczywiście jeszcze palety nie dotykałam, nie spoczuwałam, także zaraz to wszystko zrobimy. Patrząc na tą kolorystykę, mi się ta kolorystyka podoba. Oczywiście nie ma tutaj nic odkrywczego, nic rewolucyjnego, natomiast wydaje mi się, że to jest taka kolorowa paleta dla osób, które boją się kolorów, kolorowa paleta na co dzień, dlatego że maty wszystkie mamy tutaj takie raczej neutralne i delikatnie kolorowe błyski, także wydaje mi się, że to jest, tak jak mówię, kolorowa paleta dla osób, które z reguły noszą neutralne makijaże albo które boją się kolorów, tak ja to widzę i taka jest bardzo używalna ta paleta. Nie ma tutaj jasnego matowego jakiegoś beżu, czy nie wiem, no jasnego matowego cienia, dlatego będę się posiłkować oczywiście tą moją ulubioną miniaturą od Nataszy, tutaj mam swój ulubiony cień, który już ma tutaj spore wgłębienie, także ewentualnie będę się tą paletą ratować. Słuchajcie, mam zamiar zrobić 3 makijaże, po jednym na każde oko i potem 2 na raz. Także zabieramy się do roboty, ale najpierw zrobię swatche, bo chciałabym sama po prostu wiedzieć, czego się spodziewać, także będziemy robić swatche. No i w pierwszej kolejności ten pierwszy rząd, oczywiście cały błyszczący, to jest ten pierwszy cień taki niebieski. Ja już trochę się też nasłuchałam,
Więc wiem, że niektóre z tych cieni to duochromy, niektóre to topery, więc one nie wszystkie mogą się ładnie słuczować. To jest ten różowy i tutaj taki stalowy. I ja też nie wciskam bardzo palca w te cienie, także delikatnie tylko nabieram. No ten pierwszy cień, który w palecie jest taki niebieski, to tutaj na swatchu, jak widzicie, to jest raczej taki toper. Widziałam, że niektórzy pokazywali, że ten cień właśnie się rozupadł, albo że jest taki luźny. On u mnie siedzi dosyć mocno, także nie widzę, żadne tutaj cienie nie widzę, żeby się podnosiły, bo na przykład w Rose Metals, i to do tej pory mam, nie udało mi się tego naprawić, ten cień u mnie właśnie przyszedł taki podniesiony i on co jakiś czas mi wypada. Jeżeli gdzieś tam mocniej puknę tą paletą, to on się cały podnosi. Natomiast tutaj czegoś takiego nie widzę, także miejmy nadzieję, że mnie coś takiego nie spotka. Słuchajcie, nie będę robić po kolei, bo zrobię najpierw te błyski. No ten zielony tutaj. No dobra. Zielony. Dalej jest ten ciemny z drobinkami, jak on się nazywa? Aha, Galaxy. I ten, który jest w drugim rzędzie po środku, Supernova, to jest taki fioletowo-różowy duochrom. Ale na tych swatchach one wyglądają tak dosyć delikatnie, muszę powiedzieć. Chociaż mówię, no może to są po prostu takie topery i one lepiej wyglądają na innych matach. Zresztą ja nigdy też się nie nastawiam, że swatch powie mi wszystko o palecie. Wiadomo, że swatche są tylko takie poglądowe. Także zrobiłam swatche tych wszystkich błysków łącznie z tym i teraz po prostu zostało nam tutaj tych 5 matów. Ok, czyli ten jasny, zupełnie taki cielisty, znaczy no nie cielisty, taki jasny beż. Dalej ciut ciemniejszy, cieplejszy, taki rdzawy. Tutaj mamy ten mauve, o fajnie, ładnie napigmentowany. I dalej mamy taki rdzawy, też czekoladowy kolor. Bardzo ładny brąz, moim zdaniem. No i został nam czarny Dark Matter. Mauve go nałożyłam. Chociaż właśnie mówiły dziewczyny, że to nie jest wcale czarny, tylko taka bardzo ciemna śliwka. Nie wiem, może zależy jak się... Rzeczywiście jak się weźmie go pod światło, to widać jakby taki delikatny fiolet w tej czerni. Więc może rzeczywiście to nie do końca jest czerń, ale no, no jest po prostu ciemny. Podoba mi się, że jest ten... To jest coś, czego mi w nowo brakowało. Tam mi w nowo brakowało właśnie takiego ciemnego matu, także cieszę się, że tutaj on jest. Natomiast boję się tego trochę koloru, tego Galaxy. Nie wiem, czy to będzie coś, co ja będę często używać. Widać te drobinki. On w ogóle, jak światło na niego pada, to wydaje się, że to jest granat, ale to chyba dlatego, że on ma takie właśnie srebrno-niebieskie drobinki, które pięknie migoczą w palecie, ale na swatchu to już nie robi jakiegoś takiego większego wrażenia. No przynajmniej tak mi się wydaje. Ok, słuchajcie, zabieram się w takim razie za makijaże. Nałożę najpierw bazę z Milani. Poszłam umyć sobie palce od tych swatchy i przy okazji obejrzałam te swatche przy świetle dziennym, bo w łazience mam okno. No i muszę Wam powiedzieć, że to są jedne z tych cieni, które zdecydowanie zyskują w świetle dziennym, bo już widzę tutaj, że przy biurku, przy lampie nie widać tych drobinek, tego migoczącego światła, a przynajmniej ja nie mam takich lamp, żeby Wam to pokazać. Natomiast w świetle dziennym każdy z tych cieni rzeczywiście bardzo ładnie migocze i rzeczywiście ma taki jakiś Galaxy, nie wiem, wygląd. No i zmatowię sobie łuk brwiowy tutaj tą paletą, tym jasnym cieniem z tej malutkiej palety Anastazji. I pierwszy makijaż zacznę od tego tutaj najjaśniejszego cienia. Wydaje mi się, że ten pierwszy makijaż zrobię taki bardziej neutralny. Tak zresztą lubię badać paletę, lubię zaczynać od takich cieni bardziej bezpiecznych, żeby po prostu zobaczyć, czego się spodziewać. Także użyję tutaj tych brązów i któregoś z tych błysków. To już widać, że to będzie taki cień, który będzie najczęściej w tej palecie używany, bo to jest taki typowy cień transferowy, chyba do wielu karnacji będzie odpowiadał, do tych ciemniejszych karnacji pewnie ten ciemniejszy, ale do wszystkich jasnych karnacji to jest właśnie taki troszeczkę ciemniejszy niż skóra cień.
I teraz Mars, ten tutaj piękny, ciemny, czekoladowy brąz. Bardzo mi się podobał na słoczu. Cienie delikatnie się pylą w opakowaniu, ale jakiegoś większego osypu na powiece nie widzę. Zresztą to samo się tyczy tych poprzednich palet Anastazji i poprzednich mam na myśli z tego nowego rzutu, dlatego że ja nigdy nie miałam żadnych tych starszych palet Anastazji, mówię, jedynie mam tą miniaturę, która zapoczątkowała, że tak powiem, miłość do formuły, ale nigdy nie miałam tych starszych palet Anastazji. Także porównuję ją tylko do tych dwóch, które mam, czyli Novo i Rose Metals i tematy są moim zdaniem takie same. Mi tematy bardzo odpowiadają. To jest raczej taka sucha formuła. Trzeba pędzel, szczególnie jak się pracuje z ciemniejszymi matami, trzeba zdecydowanie ten pędzel troszeczkę otrzepać. Ale nie wiem, no ja bardzo lubię takie suche formuły, tak jak mówiłam już wielokrotnie wcześniej, one mi się po prostu pięknie blendują, jakoś tak bezproblemowo, szybko. Nie wiem, jakoś tak chyba będzie za prosty ten look. Chciałam coś tutaj, ale no z drugiej strony chciałam też zrobić taki bardzo neutralny, codzienny. Nie wiem, może ja bym jeszcze chociaż odrobinę tej czerni użyła, żeby troszeczkę bardziej wzmocnić ten zewnętrzny kącik. Tej matowej czerni, to jest Dark Matter. Moim zdaniem ona jest taka noszalna, ta czerń, bo to nie jest taka bardzo intensywna, nie wiem jak to powiedzieć. Taka zdecydowanie, bo niektóre czarne cienie są tak czarne i tak mocno napigmentowane, że właściwie można je używać tylko jako jakiś eyeliner albo coś. A ta czerń widzę, że ładnie się blenduje i można ją śmiało używać po prostu do zaznaczania zewnętrznego kącika. Biorę jeszcze raz ten Mars i tym Marsem na tą czerń. No i teraz zrobiło się dużo intensywniej. Także fajnie, że paleta daje nam taką możliwość. Dobrze, teraz ja na wewnętrzną część powieki nałożę ten tutaj. Gdzie on jest? O ten. To jest taki złoto, no. Taki złoto, pomarańcz, może delikatna brzoskwinia. Sun. No, taki właśnie złoty kolor, słoneczny. Nałożę to płaskim pędzlem, ewentualnie później poprawię palcem. No i muszę Wam powiedzieć, że na powiece to wygląda dużo lepiej niż na słoczu. W ogóle na słoczu to po prostu dla mnie jest taki złoty, choć chyba, że mówię, może w świetle dziennym wygląda inaczej, ale tutaj on mi pięknie opalizuje na róż. To jest taki różowo-złoty kolor. No. Bardzo ładny duochrom. Złoto-różowy duochrom. Z dosyć wyraźnym shiftem, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ja widzę to w lusterku, że jak patrzę na wprost, to widzę róż, a z boku widzę złoto. Ja mam ochotę na środek dodać jeszcze tego Mercury. To jest ten tutaj taki stalowy kolor. Też jest ładny. Ja po prostu wiem, że nie dam rady pokazać Wam dzisiaj tych wszystkich cieni, ani sama je przetestować. Teraz się ten makijaż zrobił taki chłodny. Chociaż użyłam na początku tych brązów takich ciepłych. Też jest ładny ten Mercury. Taki właśnie stalowy. No nie wiem, oko wyszło tak bardzo codziennie, niby nic, ale pięknie się te kolory zmieniają i rzeczywiście jest to taki duochrom, który rzadko się widzi w takich, wiecie, mainstreamowych firmach, markach. Ja jeszcze ten Mercury nałożę tutaj na dół. Że znowu tego Sun. Bardzo tak metalicznie wyglądają te cienie na oku, a na tych swatchach wyglądały tak bardzo niepozornie. No i jestem mile zaskoczona.
Słuchajcie, ja później oczywiście będę sobie tutaj ten zewnętrzny kącik wykańczać i rzęsy i tak dalej. Aha, jeszcze może wewnętrzny kącik, ale na ten wewnętrzny kącik to Wam powiem szczerze, że tutaj właściwie nie wiadomo co, bo wszystkie te cienie są takie, no, kolorowe, nie ma czegoś tutaj takiego typowo jasnego, jakiegoś szampańskiego, wiecie, typowo na wewnętrzny kącik. Także ja się posłużę znowu tą Anastazją. Jakoś nie lubię pomijać tego kroku. Zawsze mi się wydaje, że ten makijaż jest taki bardziej wykończony, jeżeli jakiś tutaj rozświetlający cień nałożę. Okej, okay, słuchajcie, tak wygląda pierwszy makijaż. Prawie tak wygląda, bo jeszcze sobie później tutaj wyczyszczę zewnętrzny kącik. A tymczasem przeczyszczę sobie pędzle i zabieramy się za drugi makijaż. W załamanie powieki nałożę znowu ten Space Dust. To jest ten jasny beż. To chyba zawsze ten makijaż będzie się tak zaczynał, bo zdecydowanie łatwiej się blenduje wszystko inne, nawet te ciemne kolory. I teraz będę nakładać ten czarny Print Dark Matter na zewnętrzny kącik. Jak na czarny cień, to on się naprawdę całkiem ładnie blenduje. Może właśnie to dlatego, że on nie jest taki do końca czarny. Chociaż ciężko to powiedzieć, to chyba zależy naprawdę od padania światła. Ale naprawdę ładnie się blenduje. Troszkę tutaj... Chociaż... Nie. Na razie nie widzę tu żadnego osypu. I właśnie gdybym nie położyła tego przejściowego cienia, to tutaj byłoby mi to wszystko ciężko rozblendować. A tak to ten czarny ładnie się tutaj wtapia. Naprawdę jestem mile zaskoczona. Nie myślałam, że sobie z tym poradzę, bo bardzo rzadko używam czarnych cieni, ale chciałam poeksperymentować i naprawdę bardzo ładnie się ten cień roztarł. No dobrze, ja chcę teraz użyć tego Galaxy. Widzicie? O, teraz widać, że on wygląda, jakby to miał taki ciemny granat. No właśnie, ciężko powiedzieć. To jest po prostu czerń z drobinkami, tylko że te drobinki mają różnego rodzaju kolory. Wiecie co, nie chcę, i tak będę te makijaże zmywać, ale nie chcę znowu zbyt dużego bałaganu narobić. I pomyślałam sobie, że ja go spróbuję nałożyć ten cień starym dobrym sposobem, czyli pacynką. Mam takie pacynki, dawno ich nie używałam. Jeszcze kiedyś na AliExpress całe opakowanie kupiłam. No i zobaczymy. Może dzięki temu nie narobi się dużo bałaganu, chociaż czuję, że mi się coś tutaj osypuje. No, ładnie wygląda ten cień. Jak się nakłada go tak, wiecie, w bardziej skondensowany sposób, to rzeczywiście widać te drobinki. No i wygląda to naprawdę ładnie. Myślę, że na taki jakiś makijaż karnawałowy, mocne takie smoki, no to jest to rzeczywiście coś pięknego. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale naprawdę bardzo ładnie się mienią te drobinki. No dobrze, ja teraz wracam do poprzedniego pędzla i spróbuję to tutaj rozblendować. Wiecie co, no ładnie się to rozciera, wcale to nie jest jakieś takie szczególnie trudne, pomimo tych ciemnych cieni, i ja nawet tutaj nie widzę, może gdzieś delikatnie coś tutaj jest, ale nie widzę jakiegoś szczególnego osypu. Myślę, że gdybym robiła na gotowo taki makijaż z ciemnymi takimi cieniami, taki bardzo mocno smoky, to po prostu zrobiłabym najpierw oczy, potem twarz na wszelki wypadek, ale mimo wszystko nie widzę, żeby tutaj się jakaś tragedia zadziała. Nie mam wprawy w tak ciemnych makijażach. Słuchajcie, ja teraz na wewnętrzną część tego całego podbitego czarnego oka będę nakładać cień, który po prostu krzyczy do mnie najgłośniej z tej palety. Jak się możecie domyślić, to jest właśnie ten Quasar. Zieleń, to jest duochrom. Zieleń z czym? Z pomarańczem? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na słoczu on wyszedł naprawdę nijako.
Mam tutaj kawałek gołej skóry, więc zobaczymy, jak wygląda na gołej skórze. Oj, no pięknie wygląda. Mówię, słocze zupełnie nie oddały tych cieni. To jest typowy taki syrenkowy, zielonomorski cień. No i chcę go też położyć trochę na tą czerń. Bo to są właśnie takie kolory, które można kłaść na inne maty i w zależności jak to, na jaki kolor położymy, też on będzie troszeczkę inaczej opalizował. Typowo duochromy. Ja właśnie często kładę je na coś jasnego, ale położyć na coś ciemnego, to też robi wrażenie. No i tutaj robi. Typowa syrenka, powiem wam. Zieleń, niebieski, morski, przepięknie to wygląda. Ojejku, no taki żuczkowy. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja jeszcze trochę dołożę palcem, chociaż tutaj już nic nie trzeba. Ale zobaczcie, jak to na palcu wygląda zupełnie niepozornie. Doklepany do powieki. No wygląda pięknie. No spektakularny jest ten cień, muszę wam powiedzieć. Trochę jeszcze tutaj wyrównam. I ja sobie teraz wykończę tutaj brzegi korektorem, bo te cienie są za ciemne, żeby na nie nakładać jeszcze jasne, więc sobie troszeczkę tutaj nałożę korektora. Płaski pędzel i po prostu korektorem wyczyszczę tutaj ten zewnętrzny kącik. Troszkę poczyściłam. Ja na dolną powiekę nałożę znowu ten Mercury, czyli ten stalowy taki kolor. Wydaje mi się, że to tu będzie pasować. No, trochę mi chyba tego niebieskiego zostało jeszcze na pędzlu, bo to ten sam pędzel, ale to nic. Myślę, że zarówno ten niebieski, jak i ten zielony będzie też ładnie wyglądał na tym Mercury, bo ten Mercury to jest taki typowo metalik. To nie jest duochrom, ani to nie jest żaden toper. On nie ma żadnych drobinek. To jest taki typowy, moim zdaniem, metalik i on bardzo ładnie przyjmie te topery na siebie. Trochę mi tutaj za mocno to wyszło. Wezmę ten Space Dust, czyli ten jasny matowy beż. Trochę tutaj rozblenduję. Wewnętrzny kącik nie będę nakładać błysku, tylko jasny mat. Też z tej małej palety Anastazji. Nie chcę, żeby ten żuczkowy kolor miał tu jakąkolwiek konkurencję. Wiecie co, mam przy okazji tego ciemnego oka ochotę przetestować ten eyeliner od Anastazji. Ja nie będę sobie robić kreski, ale pomyślałam sobie, że ciemną kredkę w linii wodnej, chociaż nie, bo to nie będę mogła tego domyć. To się tego boję. Ale chciałam chociaż wypróbować tą kredkę. Ona jest bardzo fajna, taka wykręcana. I po prostu przyciemnić sobie tutaj górną linię rzęs, skoro to oko już jest takie mocne i ciemne. To nie chcę, żeby tutaj prześwitywała w ogóle skóra. Tak mi się wydaje, że troszeczkę lepiej. Fajna jest chyba ta kredka. Ja sobie teraz tak. Nałożę maskarę i pokażę wam wykończony makijaż. Tak wyglądają skończone dwa makijaże. Ten taki bardzo dzienny, chociaż ten błysk jest przepiękny i moim zdaniem to też może być makijaż wieczorowy. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie makijaże nosicie na co dzień. No dla mnie to jest makijaż taki dzienny, bardziej neutralny, ale z pięknym twistem takiego właśnie duochromu, tego różu, złota, troszeczkę ten stalowy kolor tutaj też moim zdaniem zmienił ten makijaż z takiego ciepłego w bardziej chłodny. Także naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No a ten tutaj, no to jest spektakularny, powiem wam szczerze, że ten kolor jest spektakularny i nie wiem, czy mam w swojej kolekcji taki cień. Zawsze chciałam mieć taki typowo syrenkowy, żuczkowy kolor, taki multichrom, duochrom i mam może jakieś podobne cienie, ale nic tak spektakularnego.
Także ja jestem zachwycona. Naprawdę to wygląda ładnie. Dajcie znać, który Wam się makijaż bardziej podoba. Ok, słuchajcie, wszystko zmyte, połatane. Powiem Wam, że ten ciemny cień, ten Galaxy z tymi drobinkami, no to on jednak zrobił delikatny osyp. Tego ja nie widziałam tutaj w lusterku, a potem gdziekolwiek się nie dotknęłam twarzy, to mi się robiły czarne kreski, także musiałam to wszystko uporządkować. No jest to jednak taki cień, który na pewno będzie stwarzał problemy, także na jakiś taki ekstra wyjście, lepszy, taki mocniejszy makijaż, wiadomo, że tego nie robimy na co dzień, to myślę, że warto się pokusić o to, żeby zrobić jednak najpierw oczy, a potem twarz i wówczas żadnych niespodzianek nie będzie. Ok, słuchajcie, ostatni makijaż, taki wyjściowy i tak nie wiem, czy uda mi się, prawdopodobnie nie uda mi się wykorzystać wszystkich cieni, no ale trudno. Ja zaczynam znowu od tego Space Dust. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, to będzie taki cień, gdzie tutaj będziemy najczęściej go używać. Bardzo przyjemna i formuła, i kolor, taki właśnie bezproblemowy, przejściowy, transferowy cień. I teraz Eclipse. Widziałam po raz pierwszy zdjęcia tej palety, to wydawało mi się, że to jest znowu jakiś ciepły brąz, a to nie jest żaden ciepły brąz, to jest typowy mauve, taki właśnie, no taki mauve po prostu, chłodny kolor, delikatnie fioletowy. Uwielbiam takie odcienie. No pięknie się rozcierają te cienie i nawet te ciemne. Domyślam się, że te stare palety Anastazji miały też takie formuły, no bo też taka sama formuła jest w tej malutkiej, którą mam. I nie dziwię się, że tak bardzo była lubiana przez wielu, bo moim zdaniem to są cienie, z którymi się bardzo łatwo pracuje. Ja nie wiem, czy to są dobre cienie dla stricte początkujących, jak to się mówi, dlatego że no one są dosyć mocno napigmentowane i trzeba z nimi postępować ostrożnie. Ale kiedy już się dojdzie troszeczkę do wprawy w makijażu w ogóle, to myślę, że to są cienie, z którymi się bardzo łatwo pracuje. No przynajmniej oczywiście takie jest moje zdanie, takie formuły ja osobiście lubię. I też widziałam takie komentarze na Instagramie, że czemu znowu ta paleta jest taka ciepła. Ja nie wiem, czy ona jest jakoś szczególnie ciepła. Ciepły tu jest dla mnie tylko ten brąz. Ten jest właściwie neutralny. Nie wiem, dla mnie ta paleta jest gdzieś tam pomiędzy, gdzieś tam w punkt. Trochę niedbale nakładałam ten cień po tej stronie i tutaj mi się osypał. A tutaj nie, także tak jak mówię, trzeba pędzelek otrzepywać i bo inaczej, no inaczej po prostu się tutaj nam nakurzy i będziemy musieli sprzątać. Ok, i to jest właściwie taka moja baza, taka moja oprawa. Ja teraz chcę użyć dwa błyski. Na pewno chcę użyć tego tutaj różu fioletu, ciężko powiedzieć. I na pewno chcę użyć tego. I teraz tak, ten fiolet, albo inaczej, ten niebieski. O matko. Wiecie co, on jest podobny trochę do tamtej zieleni. Może inaczej się w słońcu będzie mienił. Bo też jest taki... Właśnie tamten też jest podobny. Zaraz nie muszę zasłoczować jednego u drugiego. No jest przepiękny ten kolor. A na środek położę ten fiolet. Fiolet. Róż. Bo tak myślałam, że on będzie ładnie się... wchodził mi w ten mat tutaj mauve. No tak, no błyski w tej palecie to jest po prostu myśl przewodnia i chyba taki był po prostu zamysł, bo te maty wszystkie są takie, wiecie, ani te kolory nie są jakieś wyjątkowe, ani nic, po prostu to są takie standardowe, codzienne maty, bo tu w tym zamyśle było chyba, żeby właśnie robić taki makijaż z matową, neutralną oprawą i jakiś spektakularny błysk. I tak to właśnie wygląda. No przepięknie się to mieni, ten fiolet w ten niebieski. Ja już zdążyłam kilka recenzji obejrzeć i różne były. Niektórym się bardzo podobała ta paleta, inni stwierdzali, że nic szczególnego. I widziałam też, że dużo zależało od tego, jak kto te cienie nakładał, bo czasami te cienie nałożone, nie wiem,
w złej kombinacji albo nie takim pędzlem, nie dają z siebie wszystko i wówczas ta paleta wydaje się być taka zwyczajna. A nie wiem, no u mnie to wygląda przepięknie. Powiem wam, że to są błyski, takie duochromy, które widuje się raczej w markach indie. Nie wiem, czy mogę je przyrównać do glam shopu, bo to wszystko zawsze się przyrównuje do tego glam shopu. Te zdecydowanie są bardziej gładkie. Ja z glam shopu mam tylko jedną paletę, w której jest kilka tych turbo pigmentów i one na mojej powiece wszystkie wyglądają ciężko. Te kolory i te błyski mają spektakularne shifty i tak dalej. Nie mówię, że nie, ale na powiece wyglądają ciężko. Tutaj zależy. Ten niebieski i ten zielony, mam wrażenie, że wygląda troszeczkę tak... No tak, i takiej struktury jakby dodaje, ale na przykład już ten fiolet tutaj to nie. Ale i tak podoba mi się to bardzo. No tutaj ten niebieski w ten fiolet przechodzi, to jest typowa taka mgławica kosmiczna. Bardzo mi się to podoba. Taki właśnie eteryczny makijaż, nie wiem. Kiedyś mi się wydawało, że Huda Beauty Mercury Retrograde, że tam były właśnie takie turkusy, które pozwalały zrobić taki makijaż, ale potem stwierdziłam, że chyba raczej nie. A tutaj właśnie mam czegoś takiego, mi w mojej kolekcji brakowało. No i tak będę się teraz przeglądać w tym lustrze. Bardzo ładnie mi się to zgrało. Nie wiem, ja może jeszcze tego zielonego nałożę tu wewnętrzny kącik. Nie wiem, przesadzam, no różnią się, bo ten bardziej jest w zielony wpada, ten bardziej wpada w niebieski, w turkusowy. Ale ogólnie te dwa cienie są dość do siebie podobne. I obydwa są piękne. No dobrze, słuchajcie, ja sobie wykończę tutaj, posprzątam sobie ten osób, wykończę makijaż i wracam do was z skończonym makijażem i z podsumowaniem. Tak wygląda skończony makijaż. Słuchajcie, użyłam też w górnej linii rzęs tą kredkę i muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Dostałam ten gratis, to sobie myślę, a kolejny jakiś eyeliner, po co mi taki eyeliner, nie używam w ogóle kredek. Ale ja myślę, że ja tą kredkę będę używać, bo bardzo ładnie rysuje, miękko, jest czarna, bardzo ładnie mi podkreśliła tutaj, no wygląda jakby miała kreskę zrobioną eyelinerem. I przy tym wydaje mi się, że ona naprawdę się mocno trzyma, bo jak zmyłam ten drugi w kolejności makijaż, ten ciemny, to mi została ta kreska, także wiem, że będę musiała się wieczorem trochę bardziej pomęczyć, ale za to może w ciągu dnia ona się bardziej utrzyma, bo jak kiedyś sobie robiłam właśnie czarną kredką tu u góry, to mi się ta cała kredka odbijała też na dole, także to mi się nie podobało. Miejmy nadzieję, że teraz tak się nie będzie działo, także jestem zadowolona z tej kredki. Natomiast sam makijaż, no nie wiem, mi się coś takiego podoba, taki wyszedł właśnie kosmiczny, eteryczny. Trochę żałuję, że nie zrobiłam ciemniejszego, trochę tego zewnętrznego kącika, z drugiej strony może bardziej taki wiosenny ten makijaż, też dzisiaj jest gorąco, więc też nie mam ochoty na takie bardzo intensywne makijaże, ale może gdyby był trochę bardziej intensywny ten zewnętrzny kącik, to by było trochę lepiej, ale być może nie. Tak to po prostu ten może to by trochę przytłoczyło ten makijaż, bo tak to te błyski takie duochromowe, to przejście z tego fioletu w ten niebieski, no pięknie to wygląda i tak wybija się to po prostu na pierwszy plan. No mi się to bardzo naprawdę podoba. Także jestem bardzo mile zaskoczona, bo wiecie co, trochę zwątpiłam, bo zamówiłam tą paletę, czekałam na nią 2 dni i przez te 2 dni oczywiście zaczęły się pojawiać różne recenzje na YouTube, no i były i pozytywne, i negatywne, i trochę się bałam, że będę niezadowolona, że kupiłam i znowu coś nie tak. No bo ostatnie moje zakupy, znaczy mam na myśli po prostu Nataszę, już postanowiłam, że na pewno się z nią pożegnam, także wystawię ją na sprzedaż, może ktoś będzie chciał kupić, natomiast w to miejsce zakupiłam już jak gdyby a conto tą właśnie paletę i jestem zadowolona, jestem z niej bardziej zadowolona, już teraz to widzę, niż z tamtych obydwu Nataszy. No po prostu tutaj mi się bardziej podoba ta formuła, lepiej mi się pracuje z tą paletą, podobają mi się te błyski. I podoba mi się to, że Anastazja zaoferowała nam coś innego tym razem, bo nie chodzi też o inną kolorystykę, ale po prostu to, że dała nam 4 przepiękne duochromy, które naprawdę robią wrażenie, bo czasami w markach tych mainstreamowych pojawiają się duochromy, ale one mają się nijak na przykład do marek indie, a tutaj wydaje mi się, że te duochromy są takie, jakie moglibyśmy się spodziewać w paletach z
z marek takich niezależnych, nie wiem, tak typu glam shop i tak dalej. Także nie wiem, bardzo mi się to podoba. Uważam, że te błyski są naprawdę rewelacyjne, te duochromy, że jest ich tutaj aż 4, także uważam, że ta paleta może włożyłam rękę niechcący, palec znaczy w te. Być może ta kolorystyka, kiedy na nią popatrzymy w pierwszej chwili, nie robi jakiegoś większego wrażenia. Od taka sobie półneutralna, półkolorowa paleta. Ale biorąc pod uwagę, że te duochromy naprawdę robią wrażenie, naprawdę są ładne, przez to też one tak niepozornie wyglądają w palecie, bo wyglądają jak po prostu jakieś standardowe błyski. Dopiero kiedy je nakładamy na powiekę, to widzimy, że to jest coś dużo więcej niż standardowy błysk. Także to mi się podoba i uważam, że pod tym względem ta paleta jest bardzo fajnym dodatkiem do tych dwóch pozostałych z Anastazji, które ja osobiście bardzo lubię i używam bardzo często tych palet i uważam, że tutaj właśnie, tak jak mówię, nie tylko mamy nową, ładną kolorystykę, ale jeszcze przy okazji po prostu nowe formuły, które rzeczywiście robią wrażenie. Także ja ogólnie jestem z palety zadowolona. Na pewno jeszcze będę eksperymentować i używać oczywiście. Czuję jeszcze taki niedosyt, jeśli chodzi o ten Quasar. Nie, to nie jest Quasar, to jest Mercury. Bo wydaje mi się, że on bardzo fajny zrobi też taki chłodny, elegancki wieczorowy makijaż, kiedy położymy to na całą powiekę i on będzie bardzo ładnie się komponował też z tym tutaj niebieskim. Też nie użyłam, no właśnie, nie użyłam tego koloru, nie użyłam tego różu, a też wydaje się być bardzo ładny i to też, bo ja widziałam, że są 4 duochromy, ten róż to też jest chyba duochrom. Niech ja spojrzę. Trudno powiedzieć, to jest, może to jest taki bardziej toper. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ładny kolor. Tego nie użyłam i w koniec końców nie użyłam chyba tego koloru, bo użyłam ten, na pewno ten, ale tego chyba nie używałam. Tak mi się wydaje. Także, no ale to jaki jest, to każdy widzi, to nie ma co tutaj testować. Ale ogólnie to tak, mam jeszcze mnóstwo pomysłów na makijaże z tą paletą, także będę się z wielką przyjemnością nią bawić. Mam nadzieję, że ta recenzja była dla Was pomocna. Dajcie znać, czy się zdecydujecie na tą paletę, czy nie. Na ile ona jest unikatowa, to też wszystko zależy od tego, jaką macie kolekcję. Także koniecznie dajcie mi znać, czy się skusicie, czy nie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam pomogła podjąć decyzję w jedną lub drugą stronę. Dajcie znać, który makijaż podobał Wam się najbardziej, a ja już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Cześć!